Dzisiaj jesteśmy zamknięci w barierze. Żeby tego było mało, to jeszcze zostaliśmy zmniejszeni do mikrusowych rozmiarów. Następnie jakiś złodziej okradł nasz domek, a potem ktoś porwał pieska Dyzia i będziemy musieli go odnaleźć. O mój Boże, Dyziu, gdzie my jesteśmy? Nie wiem, ale jesteśmy mali jak mrówki, a tu są ogromne moby. O nie, jak to jest możliwe? Zobacz, jaka ta krowa jest wielka. Nasz ex zwiększa border. I oczywiście nas samych tak samo. W takim razie musimy nabić sobie level. Chodź tutaj, krówko. Okej, dobra, już mam prawie pierwszy level. Zaraz ci powiększę, a ty który masz, Dyzio? No ja już biłem właśnie pierwszy. Ja też biłem pierwszy. Patrzcie, widzowie, border się powiększył, a my też jesteśmy znacznie więksi. O tak, dobra, to ty zabij te kurki, a ja idę znaleźć jakiś węgiel. Okej, dobra, Dyzio poszedł właśnie do kopalni tam sobie kopać, a my tutaj pozabijamy te kurki, żeby był większy level. Ej, co jest? Aha, jak niszczę się siekierką, to niszczę się trawa, dobra. Chodź tutaj, kurko, jedna i teraz druga. Let's go, zaraz będę miał drugi level. A tutaj są jeszcze kury, dobra. Cyk! Dobra, udało się. Będziemy teraz mieli dostęp do drewna, Dyzio. O mój Boże, to chodź do mnie. Ja tu mam dostęp do węgla i do żelaza. Okej, dobra, w takim razie do siebie idę. Mam już 5 drewna i jesteśmy coraz więksi. Zobaczcie, przerosłem już tą kurę. A jeszcze przed chwilą byłem taki malutki. Dobra, idę do ciebie. Faktycznie masz tutaj duże złoże żelaza. Dobra, widzowie, musimy się szybciej powiększać i wtedy nasz border będzie też ogromny. Dobra, no to zobacz, jak urosłem. Mam już trzeci poziom. Jestem prawie jak normalny. O kurczę, faktycznie już zaraz będziemy normalnych tutaj właśnie rozmiarów. No ale w tym czasie chciałem stworzyć sobie jeszcze te tulsy. No i dobra, okej. Teraz możemy wykopać to żelazo. Zobacz, jaki jestem wielki. Zobacz, mam już czwarty poziom i mam aż 25 węgla. Zobacz to. O mój Boże, ty jest taki wielki. Dobra, w takim razie idziemy teraz zobaczyć, jak się zwiększył border. O mój Boże, jaki ten border już jest ogromny. Tak, możemy wykopać sobie drewno. Okej, zbierzemy to drewno. Ja idę do kopalni teraz poszukać właśnie węgla, żeby był jeszcze większy, widzowie. Zaraz prześcigniemy Dyzia. No, zobacz, zrobiłem sobie nożyczki i mogę tak szybko ciąć te drzewa, może spadną mi jakieś jabłka. O tak, szybko, tnina, o kurczę, tnina właśnie, żeby były jabłka, a ja tym razem znalazłem właśnie węgiel, zaraz się widzę, powiększymy. Dobra, mamy trzeci level i się powiększyłem, dobra, superancko. Ale się powiększył świat, chodź na górę, bo ja akurat wycinam drzewo, a tutaj takie cuda się dzieją. Naprawdę? Dobra, czekaj, już muszę iść zobaczyć, czy się powiększył, faktycznie, nie, no to jest naprawdę niesamowite, jak on wycina te liście, a mój Boże. No i widzowie, ostatni chyba węgielek. Tak, jestem już normalny. Dyzio, doścignąłem cię. O tak, a ja wyciąłem tutaj bardzo dużo liści. Ej, no, zobacz, co tu się dzieje. To jest ogromny hogliner. A, co to do mnie idzie? Co to za... O mój Boże, on tu do mnie schodzi? A, co jest? Nie, zostaw mnie! No i mnie zabił. Aha, kto to jest? Co to za hoglin jest? Ratunku, co to za zmutowane świńsko? O nie, a tam na dorze to jest w ogóle jakiś magik, czy jakiś villager. Ała, ratuj mnie. Ale to bije mocno. Przecież się tego nigdy nie pozbędziemy. Co to jest za zwariowany świat? A, przylazł ten zmutowany pilaczek. Damy radę, no dawaj. Jest, udało się, dobra, mamy jeszcze z niego jedzenie. A ten to w ogóle ma mnie na strzała. Dobra, muszę iść chować. O, zabiłem go, udało się. No i super, o, co to jest za skrzynia? Mamy rzeczy. O, diamenciki. Ej, no, w ogóle dostałem totem nieśmiertelności. Widzisz, co mam w ręce? O kurczę, faktycznie, będziesz teraz nieśmiertelny. Dobra, w takim razie mamy teraz piąty level. Ej, no, zobacz, tu są diamenty. Co, diamenty tak nisko? What? A w ogóle, widzowie, zobaczcie, jesteśmy już duzi. Jesteśmy naprawdę nieźle. O kurczę, tutaj jest jeszcze żelazo. O mój Boże, ile diamentów. To prawdziwy wysyp, mam aż 10. Zobacz, jaki jestem gigantyczny, mam siódmy poziom. Ej, stań przy mnie, Dyzio. O mój Boże, jaki on jest duży. Jak to jest możliwe? Dobra, w takim razie idziemy jeszcze głębiej pod jaksy. Co to jest za jaski? A nie! Co tu się dzieje? A co to jest? Zombiaki mnie biją, bratu! Zaraz do ciebie przyjdę, Nunu, bo właśnie kraftowałem sobie zbrojkę. Aha, no to nieźle, bo ja jestem bardzo mocno bity. W ogóle przydałoby się mieć jakiś piecyk, bo zaraz umrzemy. A zbili mi! Widzisz, w ogóle, Nunu, to jest border. Nie możemy przejść do tej jaskini. Tak, dokładnie, nie możemy. A właśnie, my już jesteśmy tacy wielcy. Zobaczcie to. Jesteśmy praktycznie dwa razy wyżsi niż normalnie. Dobra, trzeba tutaj rozkopać. O mój Boże, ile creeperów, ratunku!
O nie, oni mnie zaraz wybuchną. Co tu się dzieje? Jaka horda? Dom jak villager nawet. O Jezus, jak one biją mocno. No właśnie, to jest jakaś masa. A te kurcze wieśniory idą. Spoko, biję ich, nie wiem czemu gonią ciebie. Może dlatego, że mam całą diamentową zbroję. Chyba tak, trochę się ciebie boją. A tutaj z drugiej strony wyszedł na mnie jeszcze creeper. Aj, padłem, no nie. Dobra, na całe szczęście wreszcie wyszliśmy. O mój Boże, co tu jest? Chodź, zbudujemy się. Można to rozwalić. O Jezus, jakie tu są rzeczy. Co? Jakie? Ja chcę to zobaczyć. Czekajcie, widzowie, dobra. O mój Boże, jakie item ochrona 2. A to już w ogóle jakiś kozacki miecz. Co tu jest? Meteor TNT? Wow, Meteor TNT. Dawaj, rzucamy zaklęte butelki, zaraz ile expa dostajemy. O mój Boże, dobra, rzucę na nas. Okej, let's go. Dobra, w takim razie zostaliśmy mega powiększeni. Zobacz, Dyzio. O tak, ale jesteśmy tacy wielcy. Ja widzę, jakiś portal się odsłonił z borderu. Faktycznie, dzięki temu expowi właśnie się odsłonił portal. Dobra, więc wchodzimy do niego. Chyba przejdziemy nawet grę. Oh yeah. Ej, nie bij mnie. O mój Boże, to są mystery boxy? Za bruk można kupować skrzyneczki. Jak to możliwe, mystery boxy? Co to jest, jakiś stragan w nederzu? Ty bardziej jakiś rozwalony. Dobra, w takim razie za jeden bruku. Dobra, to ja tutaj odłożę sobie, mam dużo bruku. Mamy tutaj tego mystery boxa. Co to jest, green candy? Dobra, jemy tu cukierki, zobaczymy co to w ogóle jest. Okej, szamiemy sobie. Co? Ale nam prędkość dało. Ale mogę skakać. To jest coś niesamowitego, dobra. W takim razie, ale to trwa bardzo krótko, dobra. 10 bruku, okej, więc ja tutaj zapłacę, żeby nie było, że jesteśmy oszustami. I co tutaj będzie? Dynamit, chemical dynamit. O Jezu, blok diamentu, biorę go w ciemno. Okej, dobra, mamy tu w ogóle jakieś normalne TNT. A właśnie, jeszcze nie wysadziliśmy meteoryta, dobra, chodź na zewnątrz, znaczy na normalny świat. No dobra. Dobra, w takim razie na pierwszy ogień idzie to, co jest bardzo słabiutkie raczej. Dobra, mamy teraz dynamity, dynamit razy 5, okej, rzucimy tutaj. Co? Ale bo... To była takie średnie. A chemikal? Dobra, muszę zobaczyć, jak działa chemikal. Ale wykopki, wskakuj do tej dziury. Nie, lepiej nie. Tam jest dosłownie do samego bedroka. Dobra, czekaj, wydostanę się tutaj. A teraz mamy meteor TNT. Dobra, trzeba tym odejść troszeczkę dalej, bo to może być, widzowie, niezły wybuch. Dobra, na samym rogu wysadzimy tutaj. Okej, dobra, podpalamy to i spada nas meteor. Ratuj się, kto może. Ale tu skosiło, wow. Ale rypnęła petarda. Dobra, w takim razie wysadziliśmy to, co mieliśmy wysadzić, no i wracamy, widzowie, na stragan niesamowity. Okej, co jest następne? Za 15 bruków, w takim razie ja tutaj i chowam sobie do skrzyneczki. Dobra, 15. Co my tu mamy? Ej, to chyba są śmieci, chociaż to są diamenty. O, ty nazwałeś diamenty śmieciami? Nie, nie, nie o to mi chodzi. Diamenty to był jedyny dobry item z tego czego. A no, same śmieci, ale to tylko 15 bruków. No dobra, w takim razie za 50 bruków mamy już coś specjalnego, okej. Dobra, mamy 50 bruku i co tutaj będzie? Uwaga, uwaga. Domek z TNT, biorę go. Okej, mamy tutaj jeszcze niebieskie i czerwone cukierki. Przetestujemy najpierw, co robią. Dobra, masz niebieskiego i masz czerwonego. Dobra, a co zrobi niebieski? Zobaczymy. Jakąś doktowizję niby dostałem, ale nie widzę tutaj żadnej zmiany. Ale ten czerwony to jest kwaśny jak cytryna. Nieprawda. Jest bardzo średni. Smakuje jak kubka. Tak, jak kubka, nieprawda. Niebieski za to był jeszcze bardziej ohydy. Dobra, teraz mamy za 100 bruku. Okej, będę płacić. Dobra, myślę, że tyle im wystarczy. No i uwaga, za 100 bruku. Co to jest? O mój Boże, minigada dostaliśmy. Let's go. I Midas TNT. Oh my gosh, Midas TNT? Midas TNT, tak. I mamy dynamit razy 100. Chodź, wracamy na normalny świat. Okej, okay, let's go. Dobra, teraz przetestujemy sobie to razy 100, ten dynamit, więc musimy iść w tamtym kierunku. Czekaj, najpierw domek. Dobra, odpalam ten dom. O, mamy domek. Jaki mały, ja nawet się tu nie zmieszczę, bo jestem takim gigantem, a w takie małe drzwiczki to bym się nigdy nie zmieścił. Właśnie, tak samo. Dobra, w takim razie idziemy wysadzić teraz tą górę. Okej, okay, let's go. Rzucam tego dynamita. Wow, co jest? O tak, kocham wysadzać góry. No ja też, tam w ogóle świnki chyba zginęły niestety. Dobra, w takim razie może teraz przetestujemy Midasa. O mój Boże, Midas TNT. Uwielbiam Midas TNT. Ciekawe, co się
stanie. No właśnie, chyba Midas to będzie coś ze złotem, o ile się nie mylę. Co się dzieje, widzowie? What? A mój Boże, hipokcap, kocham złote bloki. Zobacz, możemy zamieniać teraz bloki w złoto. Jakie to jest super. Ej, co? Faktycznie to, gdzie się patrzymy, albo właściwie po czym chodzimy, to możemy to zmieniać. Wow, niesamowite to jest. Patrzcie, dosłownie zamieniam te drzewa. Wow, jak to jest możliwe? No przypadkiem zamieniłem portal w złoto. Żartuję, dałeś się nabrać? Nie. Dobra, wróciliśmy już tutaj sobie. Jeszcze mam przez chwilę ten efekt. O nie, co ty robisz? Dyzia, nie podchodź do tego. Dobra, teraz ostatnia paczka za 1000 bobuksów. Za 1000 chyba bruku. Ej, ja nie mam bruku, weź mi trochę rzuć. No dobra, ja mam go tak dużo. Trzymaj. O mój Boże, jak dużo bruku. Teraz będziemy w stanie opłacić tego Mystery Boxa. Dobra, wystarczy, wystarczy. Wszystko jest w porządku. Dobra, więc teraz otwieramy tego właśnie. Przy okazji pozbędę się tego bruku z ekwipunku. Miałem tyle tego śmierdzącego bloku. Ej, dobra, co to jest? Jakiś meteor storm TNT. W ogóle ile mamy? Ej, bo my mamy tutaj jajkę jakiegoś chyba mutanta i w ogóle 6 koksjabek. Dobra, masz tutaj jedno. Wracamy testować. O tak, meteor TNT to będzie superowy. Też mi się tak wydaje. Dobra, meteor storm to będzie niesamowite. Tym właśnie przed tym ja bym proponował zjeść koksa. Nawet odpalamy tą petardę, nie mogę się już doczekać. Ej, czekaj, ale najpierw to ja bym odpalił tego haska. O mój Boże, kiwielgas, ale ja chyba jestem od niego większy teraz. Ja też, nic on na mnie robi, ten malec. No mnie bije, jakoś tak chyba mnie nie lubi. Dobra, chodź tutaj, musimy się go pozbyć. Dobra, jest, chyba się udało. On się spali, uwaga, tak. Więc uwaga, pora na meteor storm. To może być naprawdę silne. Dobra, stawiamy, odpalamy i uciekamy stąd. Raduj się, kto może. Ale lecą petardy. Ej, no właśnie, Boże święty, jakie ja mam lagi. To chyba koniec naszego świata. No nie wiem. O mój Boże, gdzie my jesteśmy? Co jeszcze mu następnęło gdzieś? Ej, dobra, ej, ja nawet, o nie, jednak mogę sięgnąć. What? Co to jest? Okendera? Jakieś perły nam dało, w ogóle możemy teraz się przez to zwiększać. Dawaj, Dyzio, wszystkich tych fotek używamy. Dobra, pakujemy. Okej, let's go. Używaj też trochę ich na mnie. Zobacz, rośniemy cały czas. Dobra, udało nam się powiększyć. Patrz, border już jest taki wielki, że nie widać różnicy. Tak. W takim razie rzucę sobie, nic nie widzę, dobra. O. Ej, za nami jest portal, rzucamy tam perłą. Mędu trafiłem tą perłą. Okej, dobra, to już wiem, po co nam te perły były, żebym właśnie skoczył do tego portalu i... Już jestem, właśnie niszczę kryształy. Dobra, o mój Boże, przeteleportowałem się. Dobra, udało nam się, okej, teraz może zestrzelimy właśnie sobie, czekaj, dobra, trafiłem, let's go. Okej, teraz możemy chyba już bić smoczura. Kończymy tego łaka. No właśnie, nie wiem, ja go nie mogę dotknąć, bo on teraz perczuje. No nie, co jest, ten mały, kurczę, jakieś gobliny mnie tłuką. Dawaj, pakujemy go. Tak, zaraz go skończymy i uda nam się przejść grę. Może wszystko wróci do normy i będzie tak jak kiedyś. Dobra, Dyzio, ja już nie mam nic, ani strzał. Musisz go wykończyć sam i co? Udało mi się. Tak jest, let's go. Okej, zbieramy tego expa, żeby mieć go naprawdę bardzo dużo. Co jest? Ale urosłe. Ja też mam nadzieję, że zaraz urosnę. Dobra, no i... Okej, o mój Boże, jesteśmy tacy wielcy. Tak, chyba musimy iść sprawdzić do normalnego świata, czy wszystko działa, chodź. No dokładnie, idziemy teraz tą perłą. Okej, więc dokończymy nasz domek. Jeszcze tutaj jakieś płotki i skończone. Tak, jest naprawdę super. Pora teraz, widzowie, odłożyć właśnie nasze zdobycze. Zobaczcie, ile mam redstone'a, jak ja się cieszę. Odłożymy wszystko do skrzyneczek. Ja też odłożyłem kupę diamentów. Wow, o Jezu, ile diamentów zebrałeś, superancko. Dobra, jeszcze odłożę. To, ale Dyzio, pamiętasz naszego pieska, który wczoraj poległ i umarł właśnie w jaskini? Tak, pamiętam go, bardzo kochałem naszego pieska. Chciałbym odzyskać mojego pieska. No ja tak samo, jest mi tak przykro, ale spokojnie. Można oczywiście znaleźć nowego. Okej, widzowie, więc my pójdziemy teraz w tę stronę, ponieważ tutaj, z tego co pamiętam, były pieski. O, właśnie to jest to miejsce, gdzie były pieski. Zobaczcie, raz, dwa, trzy. Co jest, o co chodzi w ogóle? Dobra, zobaczymy, może któremuś się spodobamy na pierwszy rzut oka. O, zobacz, jak on na mnie patrzy. Na pewno mu się spodobałem. Dobra, chodź, piesku, oswoimy cię. Wow, za drugim razem, od razu mnie polubił. Dobra, chodź ze mną tutaj na górę. Pójdziemy do Dyzia i pokażemy ciebie. Zobaczcie, jak się cieszy, idzie za mną. Ej, Dyzio, Dyzio, o, idealnie jesteś. Zobacz, jakiego mam nowego pieska. O mój Boże, on jest naprawdę świetny. Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Zatrzymaj tego pieska, bo on potrzebuje jednej malutkiej zmiany. Patrz na to. Ej, no dlaczego? Przecież czerwono miałby dużo lepszych. Nie, bo to mój piesek. Niech już ci będzie, dobra.
Dobra, chodź z nami. Zobacz, co przyniosłem dla twojego pieska. Tylko niech tu wejdzie. Przyniosłem mu kostki i jeszcze dostaję trochę diamentów, to sobie odłożę. Czyli nic nie mam, ktoś mnie opędzlował. Ty też nic nie masz. O mój Boże, jak to się stało? Dysio, czekaj, czy my nie zamknęliśmy drzwi? Tak, chyba tak. I ktoś nas okradł. Grasuje jakiś złodziej. Moje diamenty nie mogę zostawić, bo ktoś mi okradnie. Musimy zrobić sekretną bazę, gdzie nikt nie znajdzie naszych diaksów. Dysio, chodź tutaj za mną. Znalazłem już super miejsce na naszą tajną bazę. Ja wiem, że to może wyglądać trochę dziwnie, ale co jeśli tutaj zobaczysz... Po co ty robisz jakiś portal? To jest za małe miejsce. Ja tu nie schowam diamentu. Nie, nie, spokojnie, spokojnie. Zobaczysz coś fajnego. Patrz to. Jakim cudem tutaj widać Nether? Właśnie ja nie wiem, ale chodź tutaj, wejdziemy. 3, 2, 1 i bum. O mój Boże, dobra, wyssało nas. Co jest, normalnie widać normalny świat. Tak, może wyjdziemy na chwilę, zobacz. Nie, nie, ja tam nie chcę wychodzić. Wow, ale to wygląda dziwnie. Ale dobrze, widzowie, tutaj zbudujemy naszą tajną bazę. Dobra, więc może najpierw zrobimy sobie właśnie taką podłogę, dobra. Ale teraz musimy oczywiście jakieś właśnie ściany sobie zrobić. Let's go. I mamy zrobiony cały żelazny pokój. Oczywiście zaczniemy sobie od potężnego parkura. Co ty tak stoisz w tej ziemi? No nie mogę się wydostać, wykop to pode mną. A ja za jakim cudem, dobra, chodź już tu. A więc tutaj położymy sobie oczywiście lawę, żeby nie było tak łatwo. Wow, ile lawy, okej. To patrz, no, no na to. Zrobimy tutaj solidny parkur. Musimy robić go razem, bo on będzie naprawdę trudny. Zobacz, na początku dajmy jakieś proste skoki z diamentu. Wow, ale te są chyba za proste, Dysio. Dawaj je chociaż co dwie kratki, o tak. Dobra, dobra, a dawaj tu w tym miejscu zrobimy jakieś szyby takie, żeby trzeba było dostać się wężykiem. Okej, więc może teraz zrobimy sobie tutaj właśnie taki wężyk. Będzie taka spirala, która będzie prowadziła na górę. Co ty myślisz? Nie chodziło mi konkretnie o to, ale z tego miejsca możemy zrobić to, o czym myślałem. Zobacz. O, właśnie taki wężyk, ale będzie solidny, idealnie. Dobra, kleimy sobie właśnie w tą stronę. Okej, dobra, teraz może w tą stronę. Let's go. Jeszcze mam właśnie w pomysłach jakieś slajmy. Dobra, tutaj po środku jeszcze zrobię skok dla jakiegoś hardcora, żeby mógł się dostać po jednym bloczku tutaj szybciej. Wow, to będzie chyba niemożliwe dosłownie. Spadłeś. Ale dobra, możemy tutaj dostawić drugi na przykład. Okej, więc tutaj będą właśnie slime bloki. Let's go. Tutaj, tutaj i zobaczymy właśnie jak to wygląda. Chcę tutaj skoczyć i hop, hop i dobra, to chyba na tyle. Nie, 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 poczekaj, ja mam świetny pomysł. Zobacz, stąd na pewno będzie się dało doskoczyć jeszcze tutaj. A więc w tym miejscu możemy postawić ten mechanizm, pamiętasz? Postawimy tutaj szlam, tutaj dźwignię i będzie tak hop do góry. Okej, może zadziała tu faktycznie z tłokiem. Postawimy tłok, tutaj szlam, a tutaj będzie drabinka. Tylko jak my się tam dostaniemy? Okej, więc tu będą dwa takie proste skoki. To potem przejdziemy sobie tutaj z golden bloków, dobra. I teraz przejdziemy sobie do drabinek. Tu będzie pierwsza drabinka, tu będzie powiedzmy druga i trzecia. A, to jest za trudne. Nie, no co ty, wcale nie trudne. Dobra, zrobimy sobie tutaj właśnie kolejne przejście, będzie mniej więcej tu. Okej, a więc teraz robimy sobie pokój z cobblestone'a. Możecie się domyślać właśnie o co tu będzie chodziło, ale będzie chodziło o kolejkę górską. O mój Boże, nie lubię kolejek górskich. Tak mi się kręci w głowie i zawsze mi ścina na wiadomo co. Okej, więc tutaj jak się będzie schodziło na dół, to zjeżdżamy od razu po takich drabinach. Ale to fajnie wymyśleliśmy. A tutaj powiedzmy, że zacznie się ta kolejka. Wow, widzowie, zobaczcie jaką już pokręconą kolejkę zrobiliśmy. Ale to dopiero właśnie mniej więcej połowa. Teraz pójdziemy sobie tutaj i będzie zjazd na sam dół. Ale to będzie stromo. Ja bym się bał taką petardą zjechać. No właśnie, ale spokojnie. Będzie, będzie to nawet git. Będzie to na pewno bezpieczne, ale okej, okay, dobra. Będzie tutaj zjazd na dół. Teraz połączymy sobie z tym po ziemi. Dobra, tutaj jakiś zigzag i będzie się kończyć ten nasz tor właśnie tu. I zobaczcie, widzowie, tutaj musimy postawić oczywiście takie złote tory, żeby nabrać rozpędu. Okej, okay, więc tutaj właśnie bierzemy sobie na razie wagonik. Let's go. Nie taki. To wagon z węglem. Dobra, więc ja jadę. Uwaga, próbuj mnie doścignąć. Aha, zablokowałem cię. I teraz ja wychodzę na prowadzenie. Dobra, to było nie fair, ale nieważne. Okej, okay, teraz lecimy. No dawaj, jedź. Nie chcę się ruszyć ten klon. No kurczę, dobra, nieważne, ścigamy dyś. Co? Spadliśmy, nie! Dobra, nieważne, to chyba jeszcze raz zaczynamy. Dawaj, lecimy. O kurde, może podjedziemy? Dobra, na szczęście podjedziemy. Gonimy dysia, mam nadzieję, że się złapie. Chodź tu, wracaj. I uwaga, uwaga, wow, ale przejazd. Jak szybko lecę, co jest, prawie wgniotło mi fotel. Dobra, teraz to już na luzie. Znowu ten mi tutaj postawił pies. Ech, dysia, jakim ty jesteś oszustem. Wygrałem z tobą. Ech, nie wygrałeś, dobra, mniejsza z tym. Teraz lecimy budować coś kolejnego. Okej, więc tutaj postawimy sobie właśnie taką bramę. Otwieramy ją sobie. Teraz zrobimy tutaj bibliotekę.
bibliotekę. Okej, tutaj stawiamy sobie biblioteczki. Let's go. Ej, co jest? Dezio, wiedziałem, że to ty. Nie lubisz kowadła? Jakby spadło ci takie kowadło. Jakby mi spadło kowadło na głowę, to już bym prawdopodobnie nie powiedział dosłownie żadnego słowa. Tutaj postawimy sobie taką, powiedzmy, kafejkę, gdzie będą ludzie czytać swoje książki. Dobra, damy jeszcze jakiś chair, oczywiście krzesełka. Okej, myślę, że tyle wystarczy. A tutaj to co tyle tych krzeseł? No bo tutaj są obrady. Jak przyjdzie jakaś grupa biznesmenów, to będą mogli się dogadać. Wow, to niesamowite. No dobra, a teraz pora, widzowie, zrobić wyjście jakieś stąd. Zobaczcie, nikt się w ogóle tego nie będzie spodziewał, że właśnie tutaj za ostatnią półką będzie właśnie tutaj taki comment block. Okej, wklepujemy sobie komendę, klikamy gotowe i zobaczcie, tutaj jest właśnie taki mały przycisk. I klikamy sobie w niego, uwaga, 3, 2, 1 i cyk. Tepnęło nas do nowego pokoju, w którym już siedzi Dezio. Teraz zrobimy specjalny lodowy pokój, że będzie lawa i my będziemy musieli łódkami po lodzie się przemieszczać i nie możemy się spalić. I no właśnie, trzeba tutaj oczywiście wylać dużo lawy. Będzie to trochę wyglądało jak pokój z parkurem, ale mniejsza z tym. Dobra, teraz bierzemy sobie właśnie lód. Dobra, zrobimy tutaj właśnie taką spiralę. Powiedzmy, że skończymy gdzieś mniej więcej w tym miejscu i let's go. No wygląda to fajnie. Chociaż trochę przerażająco, widzowie, muszę wam przyznać. Dobra, uwaga, pora to stestować. Chodź tutaj, Dezio. A właśnie, nie położyliśmy jeszcze tutaj łódeczek. Mamy tutaj dosłownie ich nieskończoną ilość, jak najwięcej się da. Dobra, uwaga, uwaga, będę płynął i zobaczymy, jak mi pójdzie. No nie, za szybko! O mój Boże, dobra, wyhamowałem, ale jednak mi się nie udało. A więc spróbuję jeszcze raz. Dobra, uwaga, tu się prześlizgnąłem. No kurczę, to jest niemożliwe, stary. Okej, więc może uda mi się to przejść. Tak, udało mi się, lol. Czyli jednak trzeba tutaj zdecydowanie wolniej. Przejdziemy sobie teraz dalej. Okej, więc tutaj postawimy sobie właśnie takie drzwi. Trochę wyglądałem jak brama do piekła. A ostatnią rzeczą, jaką zrobimy, będzie walka z mutanciorami. Oczywiście mam nadzieję, że ten złodziej nie przedostanie się dalej, więc damy coś naprawdę trudnego. Tak, musimy dać to naprawdę coś trudnego. Tutaj właśnie postawimy sobie płytki, które będą aktywować dozowniki z mutanciorami. Okej, wszystko już jest mniej więcej połączone. Tutaj musimy oczywiście dostawić sobie przekaźniki, żeby sygnał był właśnie dosyć trwały. Tutaj tak samo, tutaj też. Okej, pora tutaj oczywiście wszystko zakleić, żeby nie było to takie widoczne. A ja powsadzam w tym czasie mutant szkielety. Okej, dawaj, mutant szkielety, ale wstać coś jeszcze, na przykład mutant zombiak albo pająka. Okej, tutaj będzie jeden mutant zombiak, a tutaj powiedzmy dwa pająki, dobra, i po tej stronie też. Okej, więc teraz może pora postawić jakieś ścianki, żeby było się przynajmniej za czym bronić. Dobra, zacznijmy sobie może właśnie od takich, let's go. Dobra, ale zróbmy może to z żelaznych bloków. Żelaznych bloków ścianki, let's go, dobra, to jest dobry pomysł. Dobra, bierzemy sobie teraz żelazne właśnie bloczury, dobra, let's go. Okej, wszystko wygląda już naprawdę dobrze. Teraz już tylko możemy zbudować nasz ostatni pokój. No i dobra, jesteśmy już, widzowie, w ostatnim pokoju. Teraz tu sobie zamkniemy i tutaj postawimy właśnie nasze łóżka. Tu będą czerwone moje i niebieskie Dezia. Oczywiście dajmy też może jakieś dywaniki. Dobra, tutaj będą moje i tutaj niebieskie oczywiście mojego przyjaciela. A tutaj będą znajdowały się takie skrzyneczki, gdzie będą oczywiście nasze łupy. Dobra, położymy sobie tutaj wszystko. Okej, no i Dezio, dawaj, układamy właśnie tutaj. Wow, ile diamentów. Dobra, stary, okej. Wsadzamy tutaj, o nie, jak najwięcej tego. Dobra, tylko tyle właśnie mam i idealnie. Mam nadzieję, że teraz już są tak chronione, że tego dosłownie nikt się nigdy nie będzie spodziewał. Tak, wydaje mi się, że możemy wychodzić na normalny świat. No i tutaj właśnie zrobimy to wyjście. Uwaga, uwaga, odpalamy portal. I co? O nie, zrespimy się dosłownie w jaskini. Ale nieważne, idziemy teraz na początek. Dobra, wchodzimy tam, uwaga, uwaga. Jesteśmy już tutaj w Netherze i przechodzimy to. Dobra, lecimy parkurem i super. I teraz będzie to spirala, dawaj Dezio. Ona nie jest taka trudna. No stary, od razu umarłem. Mi się udało jakoś przejść, już idę na slime bloki. Okej, to już teraz na spokojnie. Okej, teraz wężyk, uwaga widzowie, skorzystamy z tego. Cyk i cyk, dobra, jestem. A teraz slime bloki, cyk, pop i... Nie, zapomniałem. Okej, będziemy się teraz wystrzeliwać i uwaga, cyk, dobra, jesteśmy już tutaj. Okej, no nie, Dezio spadł. Dobra, ja już jestem teraz na złocie. Wygląda na to, że Dezio już czeka na mnie tam. Ale spokojnie stary, ja dam radę. Dobra, uwaga, lecę sobie teraz tutaj i tutaj. I teraz schodkami jestem. Oh my gosh, udało ci się, dawać, zjeżdżamy. Dobra, zjeżdżamy sobie teraz na dół, nie wiem, bo ja mam mało serduszek. I teraz, widzowie, będziemy się ścigać, dawaj. Teraz, dobra, do wagonika i uwaga, uwaga. Co ty mnie chciałeś oszukać, stary, no. Ej, zabrał mi wagonik. Co tam się stało, Dezio, co ty robisz? Dobra, jedziemy, jedziemy, uwaga, let's go. Ale szybko wystartowałem, Dezio jest za nami. Wygrywam z tobą. No co, wygrywasz jak? Ej, to jest już, widzowie, niesprawiedliwe. Dosłownie chłop nas tak oszuka, że to jest
W głowie mi się to nie mieści. Dobra, teraz slalomikiem i będzie już to koniec. Dobra, ile tu wagonów jest? Co tu się dzieje? Wchodzimy dalej. Gdzie jest ten przycisk? Jak to ja dosłownie zapomniałem? No tutaj jest guzik, zawsze pod stołem. Ej, no właśnie, zawsze będzie pod stołem. Ale wiecie co, widzowie? Wydaje mi się, że w którejś z tych biblioteczek to ustawiłem. Chyba przy ścianie. Czy to może być gdzieś tu? Chyba nie. Dobra, a masz jakiś pomysł? Nie, bo nie pamiętam, gdzie stawiałem. Nie pamiętasz, gdzie stawiałem? O, chyba znalazłem. Chodź tutaj. Dobra, uwaga, to będziemy w takim razie klikać. Ja klikam, albo ty kliknij pierwszy, dawaj. Udało mi się. Wow, let's go. Dobra, teraz lecimy oczywiście łódeczkami. Cześć, mogę jechać z tobą, what? Jedziesz ze mną? Dobra, dowiozę nas do brzegu. Poczekaj, poczekaj. Uda mi się za pierwszym razem. Jestem mistrzem. Potrafię jeździć łodzią. Wow, ale to jest super. Udało ci się jednak. Dobra, to teraz w takim razie bierzemy sobie te rzeczy. Bierz lewą stronę i będziemy super wypaszeni. I słuchajcie, widzowie, teraz będziemy się bić z mutaciorami. Okej, wchodzimy tutaj i uwaga, uwaga. O nie, co tu się dzieje? Jem koksa od razu. Ratuj się, kto może, dyzia. Teraz może użyjemy tego specjalnego naszego pistoleciku i zobaczymy, jak on działa. Co? Tysio, tysio, musimy to zniszczyć. Nie klikaj tego. A co tu się dzieje? No stary, zobacz, ile tych, kurczę, tu się narespiło szkieletorów. Mamy radę, mam Tesla Gana. No stary, co ty zrobiłeś? A, pomocy. Dobra, czy to już jest koniec? O nie, pająki zostały, dyzio. No dobra, jest teraz pajęczak i chyba wszystko udało nam się pokonać, ale super. Tak, ale jak tu przejść? Dobra, poczekaj, tutaj jest jakaś skrzyneczka, chodź, otworzymy, po kilofie mamy, dawaj stary, musimy chyba to rozkopać. Tak, i to był już koniec. Ej, rozkopałeś drzwi, co jest? Dobra, wchodzimy tutaj i let's go. O, niby nie było takie proste, ale słuchajcie, widzowie, przecież nasz rabuś nie będzie miał zbroi. Tak, on na pewno nie da rady. Co to, widzowie? O nie, czy to dyzio? O mój Boże, dobra, wyjdę tutaj. Dyzio, halo, czy to ty płaczesz? Tak. Co się stało? Ukradli dziś w nocy mi pieska i nigdzie nie mogę go znać. A co to są za dziwne tunele przed naszymi domkami? Nigdy ich tu nie widziałem. Ej, co jest? Jakie tu dziwne tunele? What the heck? Koła w Minecrafcie? What? Czy ty to widzisz, dyzio? Przecież tego w ogóle nigdy nie było. No dobra, redstone'owy tunel. Chodź, tutaj idziemy. Wow, ale tu fajnie, widzowie, ja kocham redstone. Dobra, zobaczmy w takim razie, co tu jest. Co? Jezus Maria, przecież to wygląda jak krew. No bo to strasznie cuchnie. To chyba od tego redstone'a. A, dobra, spadam. O mój Boże, nic mi się... Ej, dobra, nic mi się nie stało. Tutaj mamy parkour. Dobra, lecimy. Chodź, no, no, czekam na ciebie. Dobra, widzowie, zaczynam. Hop, o, udało mi się. Dobra, tutaj cyk. Ej, co ty chciałeś zrobić? Ty chciałeś mnie zrzucić? Okej, teraz musimy przeskoczyć sobie to. Hop, o, udało się. Dobra, ten parkour na szczęście nie jest jakiś trudny. W ogóle, co to za owale są? Nieważne. No i ostatni, jump. A nie, co jest? Czy to był fake block? No nie, to był ghost block, widzowie. Okej, dobra, widzowie, czy to jest też ghost block? Mam nadzieję, że nie. Dobra, udało się, na całe szczęście. Ha, zobaczcie, widzowie, bo tutaj mamy taki labiryncik. Chodź do mnie, dyzio, zobacz, tylko powoli, nie chcę tutaj spaść. Okej, dobra, tutaj była fejkowa droga, poza tym ten stół się jakoś świeci, coś jest nie halo. No, no uważaj, szkła pękają. A nie, tylko je to, czemu mi szkło pękło? No zobacz, ile szkieł popękało, ale ja zdążyłem przejść. O nie, widzowie, chyba to szkło pęka pod ciepłem lawy, dobra. A nie, może pójdziemy sobie tutaj. O mój Boże, ale to jest niebezpiecznie. Jak ja to przejdę w ogóle? Dobra, jedno szkiełko, okej, idealnie. Teraz kolejne, tam nie doskoczę na 100%. Jezus Maria, widzowie, jakie to jest straszne. I hop, nie, o mój Boże, no jak to? Dobra, dyzio, dotarłem już do ciebie. I hop, jestem tutaj. Ej, jak miałem przejść tam niby? Nie wiem, ale poczekaj. To są jakieś drogi. Dobra, chodź najpierw na niebieską stronkę. Na niebieską? No dobra, niech ci będzie. To dawaj, idziemy. O nie, co tu się dzieje? O mój Boże. A, ej, co jest? Przekręciłem się. Musimy iść chyba czerwono. I na szczęście mamy tutaj spawn pointa. Dobra, okej. Idziemy po czerwonej. O Jezu, to nas chyba leczy. Na całe szczęście nie bije. No, no. Zobacz, otworzyło się następne przejście. Chodź tutaj. O, beskitu, jak kliknąłem ten... Co jest? Przeteleportowało mnie. Dobra, super. Mamy teraz złotą drogę. Wow, ale tu jest żółto. Na pewno by się naszemu koledze Filo podobało. Co to jest? Ej, to trochę wygląda jak jakiś sit.
kropki na dole, widzisz to? Tak, to jest orężatka, muszę się napić. Co, i to dobre, czy nie? Nie, skakuj. A, no to może, okej, dobra, na całe szczęście. O, faktycznie. O, smakuje jak sok cytrynowy, widzowie, to na pewno nie siki. Dobra, okej, hop, hop i którą stronę mamy niby iść? O nie, ty się spadł, tylko nie to. Ej, widzowie, tam jest jakieś chyba pomieszczenie, co jest? Okej, więc może już wejdę sobie tutaj, gdzie ty jesteś, dozionować za mną. A, bo ty wszedłeś do pokoju, poczekaj na mnie. No właśnie, chodź, zobacz, co tu mamy. What the heck, co jest? Ej, tu jest pistolet, nie strzelaj do mnie, co ty w ogóle robisz? Dobra, mamy pistolecik, mamy zbroję, mieczyk. Dobra, w takim razie chyba musimy tu gdzieś skoczyć, czekaj, okej. Ej, co? Lawa? O nie, nie możemy tam skoczyć. Chodź, Nunu, sprawdzimy drugi pokój, tu jest woda. O, woda, dobra, czyli to przejście jest dobre. A, nie, co? Zła odpowiedź, what the heck, widzicie, widzowie napisało zła odpowiedź, co? Jak to, ta woda była zła? No na to wychodzi, że była zła, dobra, mniejsza z tym, okej, skoczę sobie tutaj, teraz tutaj, okej. Czy myślisz, że ta lawa jest dobra i jak? To fake lawa, można tu skoczyć. A, dobra, to jest fejkowa lawa. O nie, tylko nie to, szkieletory, o mój Boże, musimy ich bić, dobra, dawaj najpierw tego pająka. Dobra, to było mega proste, teraz ten szkieletor wielki, ała. No jak on mnie ciupie, pomóż mi, Dysio, pomóż mi. Dostałem headshota. Tylko nie to, ale mam nadzieję, że żyjesz, dobra, całe szczęście żyjesz, Boże święty. Widzowie, jaki ten szkieletor jest ogromny, nie, tylko nie to, dobra, musimy cię tutaj pokonać. Zaraz chyba wyciągnę mojego gnacika, dobra, musimy go jakoś zastrzelić. Pom, 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 jest, udało się. No, no, te wroty się otworzyły, chodź. Wroty się otworzyły, o mój Boże, dobra, co to jest? Ej, musimy chyba przejechać na tych motorkach. Nie, no, kurczę, poczekaj, muszę zatankować, dawaj, tankujemy. Dobra, dobra, myślę, że już mu wystarczy, odkładamy sobie i mogę normalnie jechać. Co ty? Co? Ty się go wziął na ręce, what the heck? Ja sobie swój motor. Nie, no co ty, Dysia, robisz? Chyba nie tak miało wyglądać. Dobra, możemy przeskoczyć, widzowie. I hop, nie, what the heck, co jest? Nie, tylko nie to, jaki on jest szybki. A, widzowie, zaraz zginę. O, trzymaj. Jezus Maria, dzięki, ej, widzowie, czy ja spłonę? Mam nadzieję, że nie, dobra, dojdę tu już normalnie, manualnie. I co, otworzyły się tam te wrota, Dysio? Tak, otworzyły się. Dobra, widzowie, więc ja tutaj wchodzę i cyk. Jest, faktycznie, emeraldowa właśnie tutaj komnata, ten tunel otworzył się. Dobra, w takim razie chodź, teraz wejdziemy do emeraldowego. Prawdopodobnie powinna być tutaj zielona woda. Smakuje jak Sprite. Sprite! Spryt? No dobra, faktycznie, nawet niezłe. Dobra, okej, mamy tutaj kolejny parkour. O mój Boże, ty się poczekaj chwilę na mnie. Hop. Zedłem. Z racji tego, że jestem mistrzem parkoura, to postaram się na jednym skoku to zrobić. Zobaczymy, czym widzę. I hop, hop, i hop. Jest, dobra, udało się. I cyk, jestem. Teraz jakiś labiryntos, musimy to jakoś przejść. Wow, niebieski labirynt. Ej, to skoro jest niebieski, to powinien znać z niego wyjście. Gdzie on niby ten prowadzi? Ej, czy to jest dobra droga? Chodź za mną, jestem ekspertem, nie możemy się zgubić. No dobra, okej, czy tutaj? Nie, no co jest? Jak jeden labirynt jest ciężki. Może tutaj nie, to też ślepa uliczka. Ej, właśnie, o dobra, chodź ze mną. Ej, nie możemy się rozdzielać. Co ty robisz, stary? Chłop normalnie niż szkło. Nie, no nie niż szkło. Dobra, w takim razie może pójdziemy teraz, nie, ślepa uliczka w tą stronę, okej. Nie, tutaj nie można. Dobra, w takim... Ale musisz przyjść do mnie, widzisz mnie za tą ścianą. A jak za tą ścianą, stary? Nie mogę tam przejść nawet, dobra, może poszedłeś tędy? Nie, to nie tu. Okej, dobra, chyba wiem, gdzie poszedłeś, to poszedłeś tędy. Czekaj, co? O, jest, wyjście, mam. Dobra, okej, co my teraz tu mamy? Skrzyneczki, okej. O, wow, łuki, czy my będziemy coś strzelać? Okej, dobra, wychodzimy do ich. O, tak, jak ile szkieletów, nie. Co jest, muszę, dawaj, jest jabłko szybko, bo zginiemy. Ja je zjadłem jabłko. Ej, dobra, wezmę tarczę jedną, o mój Boże, ale jest pojedynek snajperski tutaj wielki, dobra, dawaj, musimy wyrnąć wszystkie te szkielety. Ała, jak on mocno strzela, nie, muszę zjeść szybko jabłuszko. O nie, a zabili mnie, to ty mnie zabiłeś, Dysio. Torki, Nunu, źle mi strzała poleciała. Ej, Dysio, dobra, mniejsza z tyłu, okej, zdejmiemy już to. Pójdziemy sobie teraz tutaj, dobra, w takim razie, co to jest? Tu chyba są jakieś pytania, okej, który kolor jest lepszy, czerwony plus niebieski czy żółty? No, nie oszukujmy się, Dysio, jest tylko jeden wybór na to. Oczywiście, że to... Nie, tylko nie to, co? Jak? Ej, no jak tu żółty? Przecież to jest oszukane. Nie, ja się nie zgadzam na to. Przecież to oczywiste, że tutaj powinien być czerwony. Patrz, czerwony i niebieski. Let's go, dawaj, Dysio, przychodzimy tędy, chodź. Dobra, to teraz dalej. Okej, dobra, teraz kto gra lepiej w Minecrafta? Dysio czy Nunu? No, stary, no nie oszukujmy się, ale ja. Jest, spalił się. Tak jest, wiedziałem, Dysio. No dobra, więc schodzimy teraz tu. Chodź ze mną. Okej, ile to 5 plus 6? O nie, jestem słaby z matematyki. Ja jestem mistrzem matematyki. 5 dodać 6 to oczywiście 11.
11! Co? 11? Na pewno. On faktycznie tu jest lawa, dobra, jeszcze z tym. Okej, okay, to 11. Który mob jest lepszy? Pająk czy mutant zombie? Ej, nie podglądaj, to chyba nie tak miało. Oczywiście, że zombie mutant. Tak, zombie mutant, no dobra, raczej tak, no okej. Okay. Czy to jest koniec tego levela, Dyzio? Czy znikły kraty? No dobra, znikła ta cela, chodź. Tak, znikła, okej, okay, klikamy. Ej, Jezus Maria, ty masz strzał. Dobra, Dyzio, czy ty jesteś pewny, że tam jest twój piesek? Tak, na 100%, bo to są diaksy. Czy w diaksach by ktoś zamknął? Ej, Dyzio, a myślisz może, kto by mógł wsadzić do diaksowego więzienia twojego pieska? Myślę, że to Filo. Filo? Ej, czy wy widzę, myślicie, że to może być Filo? No nie wiem, dobra. Nie strzelaj, już wchodzimy tutaj, dawaj. Czerwony kartonie, dawaj, wskakujemy. Co? Czerwony kartonie? Ej, jak on nie nazwa, nie jest to żadny karton. Dobra. Wow, ale ładna niebieska woda, co jest? Niam, niam, niam. Czy to jest ta woda z lodowca? Chyba tak. Chyba tak, choć trochę wygląda jak grappa, ale mniejsza z tym. O, nie, uważaj, uważaj, Dyzio, co jest? Prawie cię przecięło na pół. Dobra, mniejsza z tym, tu jest laser, o nie, tor laserowy. Dyzio zginął, tylko nie to. Okej, teraz ja muszę się tutaj postarać. Dobra, hop. Dobra, chodź tutaj ze mną, Dyzio. O nie, czy te lasery mnie przetną? Dobra, ej, na szczęście jak na kucka to się mi udało, na całe szczęście. Dobra, ej, co jest, czy te lasery? A w ogóle muszę sprawdzić, jak one, jaką one mają moc. Dobra, wejdę tu. A, nie, co jest? Ej, Dyzio, ty zginąłeś sekundę dosłownie. Są bardzo mocne, ej, no nie, nie wrzucaj mnie tutaj. Ech, Dyzio, dobra, mniejsza z tym, przecież musimy uratować twojego pieska, ponieważ on sam może się boi. Dobra, okej, okay, między tymi lasarami się udało. O nie, znowu skrzyżowane. Dobra, okej, okay, no całe szczęście tutaj jest przejście. No nie, Dyzio, na samym końcu. Ale mam dziś pecha. No właśnie, co, przeniknął, dobra, nieważne z tym. Co to jest, ile tu jest slajmu? Jak w takim razie mamy to przejść? To jest jakieś niemożliwe do zrobienia parkour. Zobacz, nie ma ucieczki, nie da się cofnąć. Ale jakim cudem, co jest? No nie, zaslajmowało się to. O mój Boże, dobra. Dobra, chyba muszę, prawdopodobnie, bo zobacz, tam jest jakaś kurtyna, chyba musimy skoczyć tu. No nie, źle skoczyłem. Ach, tak było blisko. No musimy szybko to przejść. Zobacz, zaslajmowywuje się przejście. Nie wyjdziemy stąd nigdy, utkniemy jak mój pies. No właśnie, o nie, dobra, szybko. Zobaczcie, widzę, już tego slajmu jest coraz więcej. Musimy szybko uciekać, dobra. Teraz tu już skok wiary, dawaj, Dyzio, pokaż, jak to się robi. No dobra, ale lecę z tobą, chodź, we dwóch, trzy, cztery, super strikers. Dobra, let's go i... No nie, nie, to kurczę, nie udało mi się. Ej, dobra, ty jesteś tam, poczekaj na mnie, przyjacielu. No dobra, poczekam. Dobra, widzę, musimy doskoczyć do Dyzia, okej? Okay? I let's go, dobra, mam nadzieję, że mi teraz się uda. Jest, udało się, let's go, dawaj, dalej idziemy. Okej, okay, tu jest jedna kurtyna, teraz druga, dobra, co jest? Ty masz niebieską skrzynkę, a tutaj jest czerwona. Dobra, więc bierzemy to wszystko, ale super zbroja. Ło, mamy tu jeszcze jakiś karabin. Okej, okay, bierzemy amunicję do niego, zakładam szybko zbroję. I z czym będziemy się musieli mierzyć? O nie, zestrzelili mnie! O mój Boże, co tu się dzieje? Pomóż mi! Strzelam, spadłem do nich! A nie, ile tu ich jest ratunku? Nawet nie mam jak się uleczyć. Boże święty, co oni są mocni? Co jest? Nie, ty niedobry szkieletorze! Biją mnie pomocy! No właśnie widzę, dobra, muszę przeładować amunicję, okej. Okay. Czy oni już wszyscy umarli? Co to są ich duchy? Tak, to jest bardzo straszne, chodź dalej. Ej, no właśnie, o nie, jak to jest przerażające. Ała, nie, nie strzelaj do mnie, mam pół serduszka. Dobra, chodź tutaj, pójdziemy w tę stronę. Ja tu mam Mańkę z lawą, idziemy gdzieś indziej. Z lawą? A pamiętasz, co było ostatnio, Dyzio? Myślę, że to może być poprawne. Au, zginąłem. Zły wybór. Co, tam są drzwi? Dobra, poczekaj, w takim razie muszę do ciebie tam przyjść, okej? Okay. I co tutaj się stało? Tu są drzwi, chodź. Okej, okay, dobra, tutaj mamy przycisk i mamy zamknięty cały pokój. Jak my mamy się niby stąd wydostać? Nie wiem, kliknijmy go. No dobra, kliknij. O, otworzyła się, zapadła. Co tu się dzieje? Ej, co ty chciałeś mnie tam rzucić? Dobra, lecę. Wodę. Au. Co? Ej, jak to? Skacz na dół, mi się udało. No cię, niby jakim cudem, przecież to... Ej, co jest? Coś ty zniechalo. Jedna wełna, druga, to jest lapis? Nie, dobra, może ta jest poprawna w takim razie. Au, no nie. Dobra, ale przynajmniej zrespiłem się już właśnie w tym miejscu. Myślę, że to może być woda, widzę, ponieważ się rusza jako jedyna. I dobra, może tu trafię. Jest, udało mi się. A co my tu mamy? Perły? O mój Boże, dobra, dawaj, bierzemy to. Co niby tu jest? Jeden, dwa, trzy. Ej, chyba to po kolei będziemy musieli uderzać. Let's go! To jest, on skinął w powietrzu. What? O nie, co? Dyzio, jak rzucił perłę. Nie, spaliłeś się. Dobra, to jest naprawdę proste. Co? Chciałem powiedzieć, że to jest proste, a sam się spaliłem. Nie jest proste. No właśnie, zauważyłem. Dobra, okej, okay, spadniemy sobie tutaj. O, dobra, na szczęście trafiłem. Zauważyłem, że to nie jest proste.
Dobra, jedynka, powiedzmy, że jest easy. Nie, Dyzio, spalisz się, co jest? Spalę się, nie przeżyję. Muszę przeżyć. A, spadł, o nie, dobra. Dwójka powinna być mniej więcej prosta. Dobra, jestem. Okej, tylko jak mam trafić trójkę niby. Dobra, pum. Jestem, udało mi się. Znowu się spalę. O nie, gdzie? Nie widzę cię. Ty jesteś na piątce, jakim cudem. Dobra, lecę sobie na czwórkę teraz i muszę wykonać, dobra, lecimy na piątkę. Dobra, muszę tam dolecieć, uwaga. I, dobra, jestem. Dawaj, jest. O, dobra, udało się. Tu jest piąteczka, czyli to już tutaj. O nie, no tu jest coś strasznego. Ale tam jest mój piesek. Co? Gdzie się przeteleportowało? W takim razie, widzowie, klikamy przyciski, lecimy do Dyzia. I hop, what the heck. Co to jest, krew? O nie, co jest, twój piesek jest tam uwięziony. Ale tu była skrzynka, weź sobie kilof, ja wziąłem bruki kilof, możemy się dobudować. No właśnie, ej, tu chyba bardzo dużo ludzi poległo, zobacz, gdzieś jakieś szkielety, ale to jest strasznie. Dobra, no kopię te kraty. O, dawaj, musimy uratować twojego psiaka. Oj, teraz tu muszę rozkopać. Jeszcze tu idziemy, piesku, do domku, tak się cieszę, chodź. O, ale się Dyzia cieszy. O, przyteleportował się nawet piesek. Dobra, a ty, my też wychodzimy. Udało się, to mój piesek i chodzi za mną. Hurra, hurra. Let's go, tylko ciekawe, kto postawił te dziwne tunele. W tym momencie właśnie wracałem sobie do domu i zobaczcie, w ciemnej nocy zauważyłem jakiś wielki dom. A! O Jezus Maria, co to jest? Nie, czy to jest jakiś wielki kar? O Jezus Maria, dobra, nie, pomocy, chłopaki, halo. Co mnie budzisz do mojego domu biega? Katnap mnie goni, taki wielki katnap, zobaczcie, co to jest? O, co to jest? O mój Boże, jaki on jest straszny. Dobra, no, zaraz będzie musiał wrócić do domu, bo robi się już jasno. Teraz wam odpuszczę, idę się wyspać, a później was rozwalę. Panowie, czy wy to widzieliście? To było dosłownie chore. No, musimy zrobić jakąś fortecę, najlepiej z lawy wokół tego domu, on wtedy nas nie torwie. Masz całkowitą rację, to myślę, że trzeba wykopać tutaj jakąś wielką fosę. Dobra, no ja zrobiłem całą lawę, jeszcze tutaj trzeba raz powiększyć i będzie idealnie. Zobaczcie, mam tutaj pomysł, żebyśmy postawili wokół całego tutaj, całej tej lawy takie kolce. Patrzcie, jak on się na to nabije, to dosłownie na pewno go to mocno uderzy. No, dobra, to ja to testuję. Co prawda nie jestem taki wytrzymały jak katnap, ale no dobra, testuję. Ała, nie, to boli, ała, nie mogę wyjść. O nie, tylko nie to, no dobra, czyli naprawdę to nieźle boli. Ale słuchajcie, widzowie, wpadłem jeszcze na jeden pomysł. Zobaczcie, mamy coś takiego jak kolorowa lawa. Czy wy to widzicie? Ona naprawdę bardzo mocno bije. Nawet wam powiem, że zabija dosłownie na hita. No, widziałem jak katnap się poruszył, musimy się sprężać. Ale gdzie? Co on, czy on tam się poruszył? Ja go nie widzę, ale oby nie wyszedł z domku. Poza tym katnap chyba wychodzi tylko w nocy. Więc teraz nasza baza się naprawdę nieźle świeci, ale przydałoby się jakieś tutaj mury postawić. Co wy na to, panowie? Tak, to dobry pomysł, Nunu, ale patrz, tu biega jakaś krowa. Ej, no co to jest za krowa? Siema, pani krowo. Czy chcesz nam jakoś pomóc właśnie przed tym strasznym katnapem? O, dobra. Chodźmy ją do lawy. Nie, co ty gadasz w ogóle? Filo, opętał cię chyba. Musimy właśnie tutaj zrobić, zobaczcie, takie sobie mury zrobimy. Dobra, setujemy sobie właśnie wallsem. Okej, zobaczcie, postawimy tutaj właśnie wszędzie takie laserki i wtedy katnap już na pewno do nas nie przejdzie, bo generalnie ja się go bardzo boję. Okej, dobra, więc wszystkie lasery są właśnie tutaj super postawione i macie pomysły, chłopaki, właśnie na coś jeszcze? Dawaj, zróbmy sobie bazę podziemną, tylko ta krowa to jakiś impostor, musisz ją wygonić, ona nie wchodzi. Ej, na pewno ta krowa nie wchodzi. Ej, właśnie, ej, panowie, a co jeżeli to jest katnap? To jest bardzo możliwe, że w dzień zamienia się ej, w krowę. Ej, no, ona weszła. Nie, proszę wyjść, ej, nie, pani krowa, proszę stąd szybko wyjść. Okej, dobra, przynajmniej się posłuchała. Zrobimy ją z obsydianu, żeby na pewno ten głupi katnap nie mógł nam tutaj wejść. Okej, idealnie. No i dobra, teraz w skrzynkach trzeba zaplanować, co będziemy właśnie, czego będziemy używać. Tutaj będzie czerwony, niebieski oraz żółty. Dobra, panowie, co w takim razie chcecie mieć w swoich skrzynkach? Daj nam jakieś bronie, one będą na pewno mocne na tego katnapa. Zobaczcie, widzowie, co udało mi się znaleźć. Tu jest rainbowowy miecz. Patrz, jaka impreza, Filo. Wow, jakie to jest fajne. No, niesamowite. Dobra, myślę, że to mogę sobie właśnie wsadzić do swoich rzeczy, aż dosłownie cały się świecę. I znalazłem sobie jeszcze, zobaczcie, taką zbroję smoka. Dyzio, powinna się tobie spodobać. Zobacz, cała jest niebieska. A mój Boże, wyglądasz jak łyba. No, trochę tak.
Tak, dobra, myślę, że tą całą rybią zbroję możemy sobie właśnie schować tutaj, włącznie z tą. Oraz mam tutaj takie specjalne bronie, ale to właśnie na okazję, jak przyjdzie już do nas Katnap. Dobra, myślę, że można powiedzieć, że mamy już tą właśnie bazę zrobioną. Teraz pora wyjść na górę. Dobra, panowie, znalazłem tutaj jeszcze takie fajne spajki i zobaczcie, jak dosłownie się na to wejdzie, to one się wysuwają i taki fajny dźwięk wydają. Naprawdę mocno biją, więc radzę uważać. Stwórzmy taką, powiedzmy, potrójną zabudowę tutaj z tego, żeby na pewno Katnap umarł. Tutaj właśnie w tym miejscu zbudujemy sobie taką wysoką wieżę i będziemy z niej strzelać jak prawdziwi łucznicy. Dobra, okej, może tak. Okej, setowaliśmy sobie to. Teraz bierzemy sobie jakieś drabiny. Powiedzmy, że... poczekaj, bo widziałem coś innego. Dosłownie, co? Tutaj są takie kolorowe nawet drabiny. Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Okej, weźmiemy sobie jeszcze teraz właśnie rainbowowy łuk. Macie jakieś strzały? Tak, mam strzały. Zaraz je włożę do skrzynki, ale Nunu, robi się coraz ciemniej. Musimy się sprężać. No właśnie, też mi się tak wydaje. Patrzcie, za chwilę zachodzi słońce, więc nie mamy właśnie za dużo czasu. Ale dobra, o, ile strzał daliście. Ciekawe w ogóle, jak to działa. Ale sprawdzimy to właśnie sobie potem. Dobra, zejdźmy sobie może tutaj. Więc teraz padliśmy jeszcze na pomysł z Dyziem, że właśnie walniemy tutaj trochę min, żeby Katnap na pewno w to wpadł. No, no, widzisz to? Zobacz, tam jest Katnap. No właśnie, a już jest naprawdę nieźle ciemno. Co, on jeszcze do nas coś gada? Nie, no to już naprawdę się robi nieśmieszne. Okej, mamy jeszcze coś takiego jak fejkowa woda. Sprankujemy go, że tu niby jest właśnie takie jeziorko. On w to sobie wejdzie i będzie mu zadawać obrażenia. No teraz to dosłownie go załatwimy. Dawaj, Filo, połóż tu jeszcze trochę tej wody. Dobra, Filo, czy ty masz jeszcze jakiś pomysł, aby coś tutaj dodać? Tak, wydaje mi się, że powinniśmy coś dodać. No, patrz, widzisz to? Czekaj, ktoś tam stoi. Kto to jest? Co to jest za dziewczyna? Cześć, kim jesteś? Ja bym mogła wam pomagać budować, bo ja zgubiłam się tam w pustyni. Jakieś ogromne fioletowe kocisko mnie goniło. No właśnie, zobacz, tam niby tam niego domek jest, więc musisz nam pomóc. Jak możemy zabezpieczyć naszą chatę? Mam parę pomysłów, ponieważ mam takie coś. Zobacz sobie. Wow, Filo, zobacz to. To jest dosłownie jakiś ice spikes, czyli dosłownie chyba sople lodowe. Wow, to powinno zamrozić Katnapa. Te kolce będą bardzo mocno biły tego Katnapa, ponieważ no, on terroryzuje wioski wszystkich od paru dobrych miesięcy. No właśnie, też mi się tak wydaje. Wczoraj właśnie jak byłem tutaj, dosłownie szedłem, wracałem z tego lasku, to napadł mnie w środku i udało mi się na szczęście właśnie tutaj schować do naszego domku. Okej, otoczone już mamy. No, ale gdzie jest Dyzio? Ej, czekaj, faktycznie. Dyzio, halo, Dyzio! Co jest? No czekaj, gdzieś... Czekaj, o nie, coś tam, on chyba chce nam coś powiedzieć. Powiedziałem waszego przyjaciela, tego niebieskiego skrzata. Taki... Co? O nie, jak to jest możliwe? Co jest? Dyzio został porwany. Zobaczcie, widzowie, jak zbliżyłem sobie właśnie ten ekran, to patrzcie, on siedzi za kratami. Co my mamy teraz zrobić? Chwila. Nie, no, trzeba go uratować. Mam nadzieję, że jak już pokonamy tego Katnapa, to potem właśnie pójdziemy uratować Dyzia, więc jeszcze trzeba tutaj tą chatę troszkę zabezpieczyć. Widzowie, wpadliśmy teraz szybko na pomysł właśnie, żeby zrobić wyrzutnię na tego głupiego Katnapa. Będziemy strzelać do niego dosłownie kulami ognia. Dokładnie. Rozwalimy go na dwa strzały. Bang, bang, bang. Tak jest. Tak. Dobrze myślisz, dziewczyna. A właśnie, a możemy wiedzieć, czekaj, chodź tutaj chwilę. Możemy wiedzieć, jak ty w ogóle masz na imię? No, ogólnie nazywam się Ania i bardzo uwielbiam takie małe pieski. A wiesz, że właśnie Dyzio ma pieska swojego takiego małego, więc musimy go odzyskać. Ej, dobra, chodźcie mi właśnie pomóc wkładać tutaj właśnie ogniste kule do tych właśnie dozowników. Będziemy strzelać tego Katnapa. Jasne, Nunu, pomogę ci. Dobra, dzięki, okej. Wszystkie kule właśnie tutaj muszą być i zaraz wam widzę. Zobaczcie, jak to będzie fajnie działać. Buu, wow. Patrzcie, tego głupiego Katnapa będziemy tak nawalać. Wow, zaraz mu się spali ta głowa. Padłem jeszcze teraz na pomysł, że musimy rozstawić tutaj takie pułapki na kota. Zobaczcie, są takie specjalne właśnie na tego fioletowego nicponia. Bardzo lubię te pułapki. Mam nadzieję, że wredny kot w nie wpadnie. No, też mam taką nadzieję. Dobra, widzowie, teraz postawimy sobie właśnie stację paliw i postawimy tutaj motorki, w razie czego uciekniemy przed tym głupim Katnapem. Okej, więc tutaj postawimy sobie właśnie trzecią. O, Ania już tutaj pompuje właśnie paliwo, więc dawaj, Filo, ty też to rób. Tak, już wam pomagam. No dobra, czekaj, szybko dojedziemy do 100%. Okej, legitnie. I teraz postawimy sobie jeszcze nasze motorki. Raz, dwa i trzy. Dobra, patrzcie, jakie fajne. No, zatankuj swój motocykl, ponieważ nie starczy ci benzyny. Ej, no właśnie, widzowie, musimy zatankować. Dobra, let's go, tankujemy sobie. Myślę, że dobra i tyle wystarczy. Okej. Tak, tankuję też Filowi. O, no właśnie widzę, jak schodzi ta benzynka. No nieźle.
źle. Dobra, myślę, że to może być tyle. I teraz musimy stworzyć tam taką ulicę długą. Okej, zobaczcie, widzowie, zbudowaliśmy taką wielką ulicę. Teraz polecimy sobie właśnie na koniec i chodźcie, tutaj Ania i Filo, chodźcie, zbudujemy sobie taki właśnie bunkier. Kocham bunkier. Więc pora położyć jeszcze sobie właśnie tutaj dach. Dobra, zrobimy tu jeszcze takie szyby, żebyśmy mogli patrzeć właśnie na tego wrednego katnapa. Postawimy je sobie tutaj, dobra. I właśnie Filo, żeby... Poczekaj, nie stawiajcie takiego designu. Tylko ja mam właśnie lepszy pomysł, żebyśmy postawili tutaj garaż, drzwi garażowe. Tak, te drzwi muszą być naprawdę pancerne. No to naprawdę musi być niezłe, żeby właśnie tutaj sobie nie wszedł po prostu do nas. Dobra, drzwi garażowe są takie, zaraz będziesz mógł to Filo przetestować. Tak, tylko na to czekam. Okej, dobra, i patrzcie, ale to się fajnie otwiera. Niesamowite to jest dosłownie. Dobra, teraz musimy jeszcze w skrzynkach zostawić sobie jedzenie, na w razie czego, gdyby właśnie doszło do tego, że będziemy musieli tutaj zostać. Patrz, Filo, czy ty chcesz takiego hamburgerka? Zobacz! Ło, jaki fajny, tak, chcę go, chcę ich, no mnóstwo chcę ich. Okej, będziemy jeść dosłownie maka, gdy będziemy tutaj przesiadywać. Dobra, weźmy jeszcze troszeczkę klasycznych steaków, no i troszkę jeszcze złotych jabłek, jakby się nam zasiało jeść. Okej, więc możemy już wracać, bo naprawdę jest już późno i zaraz wyjdzie katnap. Okej, więc zamknijmy sobie już ten garaż i wracajmy do domu. No, no, patrz, katnap już wyszedł. O nie, o, dopadnę was. O nie, co jest, on chyba chce do nas iść. A, idę. O, zobacz, dostał miną. Dobra, zobacz, Filo, stawaj tutaj przy tym i będziemy w niego nawalać. Dawaj. O. Tak, dawaj. Zobacz, jak dostaje, patrz. Widzisz, ile ognia, zaraz go spalimy. Filo, dawaj, szybko, musimy na dół iść właśnie po nasze uzbrojenie. Dawaj, szybko, bo on tu zaraz będzie. Dobra, zbiegamy sobie właśnie na dół, okej, więc musimy odzyskać Dizia. Dobra, ja biorę sobie tą swoją czerwoną zbroję, jakiś tutaj miecz. Dobra, patrzcie w ogóle, jak ja epicko wyglądam. Wow, Filo, też masz niezłą zbrojkę. Dobra, wychodzimy sobie na samą górę. Filo, zobacz, weźmy sobie te potki, stańmy pod tym właśnie. Ale mam tą bazę. I bum, zobacz, mamy teraz siłę i dużo innych efektów. O nie, on zastrzela. No, on się tu zaraz przedostanie. Chyba musimy iść do naszego bunkru. Dobra, nie mamy z nim szans żadnych. Totalnie widzę, przepraszam was, ale dosłownie nie ma szans. Dawaj, szybko. Uciekamy właśnie do naszych motorów. Wskakuj na motor i dogonię na pewno... was. O nie, on zabiorę do nas... wam jeden motor. Nie, jest blisko. Dawaj, Filo, właśnie uciekamy do naszego bunkru, szybko. Dobra, Filo, szybko, otwieramy właśnie tutaj sobie. Zamykaj, dobra, okej. I zobacz, patrz, on nie może strzelać, bo ten nasz bunkier jest taki właśnie mocny. Tak, on się tu w życiu nie przedostanie. Trzeba go wysadzić naszym TNT. Zostawiłem na niego pułapkę, jak nikt nie patrzy. Użyjemy naszego tajemnego przycisku. Ja sobie na was tutaj poczekam. Nie będę z was oka spuszczał. Nie, tylko nie to. Dobra, Filo, słuchaj, ja mam w takim razie tutaj specjalny przycisk. Zobacz, klikamy go i patrz, zobacz, jak on wybuchnie. Co się dzieje? O kurczę, rozruba, nie, do wody, dobra, udało się. Czy katnap zginął, widzowie, to jest bardzo ważne pytanie. Czy katnap zginął, dobra, okej, może podejdziemy sobie do niego. Zobaczcie, chyba udało nam się pokonać tego wrednego katnapa.